4 września obchodziliśmy 175. rocznicę wmurowania kamienia węgielnego pod budowę twierdzy Boyen. Z tej okazji, w ramach Dnia Otwartego, wejście na teren fortyfikacji było bezpłatne. Można było także bez żadnych opłat zwiedzić twierdzę z przewodnikiem. Młodsi zwiedzający mogli liczyć na kreatywną zabawę podczas warsztatów rękodzielniczych i konkursów. Gwardia Twierdzy Boyen przygotowała dioramę historyczną. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też strzelnica zorganizowana przez gwardzistów w budynku dawnej sali ćwiczeń. W stajni z wozownią odbył się podwójny seans filmu Żelazny – Legenda wileńskiej partyzantki. Na antresoli stajni z wozownią odbył się wernisaż wystawy Tabo Torala, poprzedzony prelekcją Dariusza Matyjasa.